Witam na kursie Techniki Pamięciowe Junior. Witaj, jestem nauczycielką Maxa i będę uczyć również Ciebie. Chciałabym Ci opowiedzieć o różnych ciekawych sposobach uczenia się. Cześć. Jestem Max. Jestem ciekawski i tak się składa, że na nazwisko również mam ciekawski. Uwielbiam podróżować, poznawać nowych ludzi i rozwiązywać zagadki. Mój wujek, konstruktor, zbudował dla mnie balon, mogący przenosić się w czasie. I wiesz co? Powiem ci w tajemnicy, że mogę błyskawicznie polecieć do dowolnego miejsca na świecie. Polecisz ze mną? Zabieram cię do świata relaksacji. Wielu uczniów zastanawia się, jak skutecznie zapamiętywać. Na przykład liczby, numery telefonów czy też daty ważnych wydarzeń. Dziś chcę Ci pokazać pierwszą technikę zapamiętywania haki pamięciowe. Haki pamięciowe to połączenie liczby z rzeczą, zwierzątkiem czy innym symbolem podobnym do tej liczby. Za chwilę dowiesz się, jak korzystać z haków. Haki to także moi przyjaciele, z którymi podróżuję. Już za moment ci ich przedstawię. Hak to cyfra, która została zamieniona w obrazek. Swoim kształtem przypomina i cyfrę, i symbol. Przyjrzyj się uważnie poszczególnym hakom. Staraj się wychwycić podobieństwo cyfry i symbolu. Dzisiaj poznasz haki od 1 do 5. Jedynka wygląda zupełnie jak świeca. Jest długa i smukła. Świeca lubi rozjaśniać drogę swoim przyjaciołom, dlatego często podróżuje na przodzie. Cyfra 2 swoim kształtem przypomina łabędzia. Łabędź jest niezwykle honorowy i szlachetny. Wypowiada się pięknymi słowami i ma nienaganne maniery. Gdyby zamknąć cyfrę 3, swoim kształtem przypominałaby jabłko. Cyfra 3 to jabłko. Jabłko dba o to, by wszyscy zdrowo się odżywiali i każdego dnia zjedli owoc. Hak czwarty przypomina krzesło. Krzesło to urodzony obserwator, który w każdym napotkanym miejscu ma ochotę usiąść, odpocząć i pooglądać widoki. Hak tego dźwigu Przypomina cyfrę 5. Hak piąty to dźwig. Dźwig to prawdziwy siłacz i pracuś. Uwielbia być w ruchu. Aby zapamiętać jakiś wyraz, łączysz go z jednym hakiem za pomocą śmiesznej, niesamowitej historii, która może wydarzyć się tylko w bajce. Przekonasz się o tym, poznając lepiej przyjaciół Maxa. Max, czy mogłabym cię prosić o pójście do sklepu? Jasne. Co mam kupić? Chleb, mleko, herbatę, parówki i cebulę. Tutaj masz listę zakupów. Spokojna głowa, mamo, nie potrzebuję listy. Zapamiętam to wszystko. W końcu od czego mam haki? Zobacz, jak Max poradził sobie z zapamiętaniem listy zakupów. Pierwszy na liście jest chleb. Połącz go ze świecą. Wyobrażam sobie, jak świeca je ze smakiem pachnący chlebek. Mmm, pycha. Drugie na liście jest mleko, a drugi hak to łabędź. Wyobrażam sobie łabędzia, który pije mleko i klepie się po brzuchu. Trzecia pozycja na liście to herbata. Zapamiętam ją za pomocą trzeciego haka, czyli jabłka. Gorąca herbatka to dobry sposób na zmarznięte jabłuszko. Jako czwartą na liście mama kazała Maksowi kupić parówkę. Zapamiętam ją za pomocą krzesła, bo jest to hak czwarty. Wyobrażam sobie, jak na krześle siedzi parówka, która strasznie zmęczyła się zakupami. Ostatnia na liście maksa jest cebula. Pomoże mi ją zapamiętać kolega Dźwig. Bierze on moją cebulkę i podwozi do domu, by nie musiała iść sama. A teraz skup się i przypomnij sobie wszystkie historyjki z hakami. Pierwszy to świeca. Hmm, co robiła świeca? Jadła chleb. Mniam, mniam. Drugi to łabędź. Coś pił mleko. Trzecim hakiem jest jabłko. Pamiętam, że zmarzło i piło na rozgrzanie. Herbatkę mam kupić herbatę. Czwarty hak to krzesło, a na nim zmęczona parówka. Jeszcze jedna rzecz mi została. Zapamiętałem ją za pomocą dźwigu, piątego haku. Dźwig pomagał cebuli wrócić do domu i to już wszystko. Mama będzie zachwycona. Pamiętaj. Im bardziej wesołe i szalone są twoje historyjki, tym szybciej zapamiętasz skojarzenia cyfry z wyrazem.